Siemanko, tutaj Tomaj z tomajer.com. W środku mamy teraz Lipo 3S w końcu i zobaczymy, jak to leci. A przypominam, jest to HPI Bullet Flux RXS, tak naprawdę zmodyfikowana wersja, i taką sobie roboczą nazwę nadałem, czyli Bullet RXS. No i sobie tak to lata na 3S. Oczywiście na razie to jeszcze pełen gaz nie był. Zobaczymy, czy uda nam się otworzyć tutaj do końca przepustnicę, tak zwaną. Prawie.
fuck. Thank you.